Panowie, jak przed meczem o trzecie miejsce? Chcecie medale? To macie być tygrysami. Nie, mamy być tygrysami. Pokażcie pazur tygrysa. Pokaż pazur tygrysa. Bratysława, to jest mistrz Słowacji. Będziecie po tym filmik oglądać, jak będziecie mieli tyle lat co ja? Uwaga! Kto zaczyna? Znajdziesz. Wystarczy, piszesz turniej Ostrawa i rok. Umiesz, żeby szybko na YouTubie znaleźć, to trzeba wpisać turniej, miasto i rok i od razu znajdujesz. Panie trenerze, jeszcze wywiad na mój kanał Zbyszek Fryna. Co pan sądzi o koszykówce czesko-słowackiej? Bardzo fajna koszykówka, fajne sędziowanie, pozwalają na duży kontakt. Fajny turniej. Myślę, że chłopcom dużo da. Ale to prawda, że jednak wcześniej są wcześniej i lepiej szkolone niż dzieci w Polsce? No wygląda, że lepiej. Też system mają lepiej ułożony, że wszystkie dzieci muszą grać przez cały mecz. To na pewno procentuje w późniejszym wieku. I mają już swoje rozgrywki od mistrzostwa, od U12 nawet, nie? No, większe zaangażowanie jest chyba wszystkich. I władz miast, i chyba rodziców. Bardziej wszyscy są zaangażowani w te rozgrywki, tak mi się wydaje. Co pan powie na temat zmiany kategorii wiekowych w Polsce? Bo pan jest ten rocznik 2008. Ja uważam, że to mistrzostwa Polski pan wygrał. To jest zdecydowanie za wcześnie na rozgrywki centralne dla takich dzieci. Oni powinni być w szkoleni, a nie tutaj walczyć, jak jest może kalesony w tym wieku. A czy sądzi trenerzy, że będą się trenerzy napinać i będą traktować te rozgrywki jak mistrzostwa świata? Oczywiście, że tak. A trener? A trener nie. Trener nie. Wejdzie tutaj u pana w drużynie jakiś przyszły kadrowicz, czy przynajmniej województwa? No myślę, że w roczniku 2-8 jest taka szansa, przynajmniej dla czterech zawodników. A dla kadry Polski, bo to marzenie trenera. To zależy od wzrostu. Bo zawsze mówią, trener jest dobry wtedy, kiedy wyszkoli indywidualnie zawodników, którzy będą grali w ekstraklasie. I za to cię będziemy rozliczać. Szanse mają. Jak będą tak pracować dalej, to będzie. Dziękuję, Krzysiu Krymlicki. A ty zaczynałeś? Ty też koszykówka, tak? Grałeś. Ty też koszykówka. Grałem. Ale ty jesteś jednym z nielicznych trenerów, który nie jesteś tak zwany trener WFI-sta, tylko prawdziwy trener. Tak. Dziękuję. Dziękuję Zbychu.